Radio Civitas Christiana, przy mikrofonie Aleksandra Bilicka. Jest to audycja Studio Warszawa. Ze mną Kamil Sulej, Piotr Sutowicz Szczęść Boże. I Maciej Szapiatowski Szczęść z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Witamy serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o Józefie Ratzingerze, papieżu emerycie Benedykcie XVI, czy jak inni go nazywali, Mozartem teologii. Sam określał siebie mianem skromnego pracownika winnicy Pana. Na tron Piotrowy wstąpił w 2005 roku, a jego dewiza papieska brzmiała Cooperatores Veritatis, czyli współpracownicy prawdy. Przypomnijmy, że 11 lutego 2013 roku Benedykt XVI ogłosił, że z dniem 28 lutego rezygnuje z posługi biskupa Rzymu i następcy świętego Piotra. Papież senior zmarł w sobotę 31 grudnia 2022 roku o godzinie 9:34 w swojej rezydencji w Ogrodach Watykańskich. Może nawiążmy do dewizy papieskiej. Współpracownicy prawdy. Czy podsumowując trochę jego pontyfikat, możemy powiedzieć dzisiaj, że był on takim współpracownikiem prawdy? Trudne pytanie. Bardzo trudne, ta niezręczna pontyfikat chwila był milczenia. Bardzo obfity też. Tak, znaczy przede wszystkim trzeba uporządkować. Mówimy o Józefie Ratzingerze, Benedykcie XVI, o sobie, której życie publiczne, udział w historii Kościoła nowożytnej, najnowszej historii Kościoła obejmuje kilkadziesiąt lat różnych form posługi. Józef Ratzinger to teolog, najpierw taki niepokorny, taki wyrywny, chcący zmieniać dużo. Potem również biskup, arcybiskup, kardynał i wreszcie strażnik wiary. Kardynał, człowiek, który ma pilnować doktryny dla całego Kościoła powszechnego i na końcu głowa Kościoła. Więc to jest bardzo wiele etapów. Ale pani redaktor bardzo dobrze to chyba ujęła i dlatego ta chwila milczenia była, bo nawet to hasło było jego hasłem przewodnim na różnych etapach tej posługi i właściwie to jest wszystko, co możemy powiedzieć o Ratzingerze. Służył prawdzie. W każdym wypadku on troszkę się zmieniał, bo inaczej pewne rzeczy postrzegał, ale ta służba była kluczem do jego osoby. Tak myślę, że gdybyśmy musieli najkrócej jakoś jego osobę podsumować, to byłoby to zdanie. Przede wszystkim prawda. No to jest bardzo ciekawe, bo jak popatrzymy na jego taki dorobek też intelektualny, przed tym jak zaczął pełnić funkcję papieża, no to rzeczywiście wybitny teolog, który zawsze odnosi się do takich tradycyjnych wartości w nauczaniu Kościoła. I to później również widzimy podczas pontyfikatu, ale jeśli mówimy o prawdzie, to myślę, że w moim takim też przekonaniu warto mówić o tym wymiarze miłości, o którym on bardzo często mówił w swoich dokumentach i encyklikach. Ja myślę, że w sposób szczególny chciałbym się odnieść do jednego dokumentu, encykliki Caritas in Veritate, Miłość i Prawda, jednej z społecznych encyklik Benedykta XVI, ale encyklik, która jest bardzo ważna, z tego względu, że on w tej encyklice w pewien sposób nawiązuje do swoich wcześniejszych dokumentów, między innymi do encykliki pod tytułem Deus Caritas Est i Spe Salvi, ale pisząc o miłości i prawdzie, nawiązuje przede wszystkim do nauczania świętego Jana Pawła II, czyli pokazuje pewną ciągłość w nauczaniu i w przekazie teologicznym całego magisterium. Oczywiście czerpie od ojców Kościoła, ale tutaj w tych dwóch encyklikach papieża Benedykta XVI i Jana Pawła II widzimy tą ciągłość. Jest to na tyle ważne, że Benedykt XVI publikuje tą encyklikę w konkretnej czasie. W konkretnym czasie, który dotyczy życia społecznego, a mianowicie w Europie i na świecie następuje globalizacja, ale pewne również zmiany kulturowe, o których on mówi. Dlatego encyklika odnosi się do miłości i prawdy, ponieważ przez miłość chce nam pokazać odniesienie się do tej największego kwestii, czyli miłości do Chrystusa, do Trójcy Świętej,
a poprzez prawdę chce ukazać społeczny wymiar człowieka, społeczeństwa, rodziny i instytucji. Więc myślę, że jest to bardzo ważne, żeby również pamiętać o tych konkretnym wymiarze nauczania Benedykta XVI, który w konkretnym czasie odnosi się do tego. Jest to w moim przekonaniu bardzo ważne, bo czasami mówiło się też o tym, iż Benedykt XVI niekoniecznie odnosił się do kwestii społecznych, ale jeśli popatrzymy na ten konkretny dokument, no to on nosi również wiele nowych elementów, bo odnosi się i do rodziny, i do społeczeństwa, i do gospodarki, do przemysłu. Wprowadza też nowe rozwiązania i nowe sformułowania. Zaczęliśmy o takim tym szczególnym charyzmacie związanym z byciem współpracownikiem prawdy. I zwróćmy uwagę na to, że ten pontyfikat w porównaniu chociażby do pontyfikatu świętego Jana Pawła II był pontyfikatem krótkim. Natomiast jak zobaczymy, jaki ogrom wysiłku, czynu papież Benedykt dokonał w ciągu tych kilku lat, tak, w postaci encyklik, ale też i pielgrzymek, wizyt duszpasterskich papieskich w różnych krajach, to widać, że to słowo współpracownik prawdy, on ma szerszy również taki wymiar, bo zarówno przez te encykliki, które zwróćmy uwagę, one są w sposób bardzo też czytelny, uporządkowany, bo one idą według takiego rytmu wiara, nadzieja, miłość. Trochę może od drugiej strony chronologicznie, ale jednak ten wymiar w oparciu o tą triadę chrześcijańską wiara, nadzieja, miłość w encyklikach się znajduje. Więc to pokazuje ten uporządkowanie, taki rytm, taką determinację Ojca Świętego Benedykta, aby na tym się skupić, ale też, co bardzo istotne i co czasem trochę umyka, często wizytom, pielgrzymkom papieskim towarzyszyła duża taka bądź krytyka, bądź sceptycyzm, bądź taki nawet chłód. Natomiast zwróćmy uwagę, że każda z tych pielgrzymek, kiedy on się pojawiał, kiedy się spotykał z ludźmi, to ten taki mit, który był budowany również wokół niego, takiej zamkniętości, tego takiego epitetu, że jest pancernym kardynałem, on pryskał, bo okazuje się, że był człowiekiem, który potrafił znaleźć niesamowity kontakt z każdym człowiekiem, trafiał do różnych ludzi, do różnych grup społecznych, narodowych i religijnych, a jednocześnie w sposób czytelny, bardzo klarowny przekazywał krystaliczną naukę chrześcijańską. I w tym myślę, że trzeba też patrzeć, że tym współpracownikiem prawdy był, ale do tego również zapraszał, zachęcał, żeby to grono współpracowników prawdy się poszerzało. Teraz sprawa taka dosyć aktualna w temacie ataków na świętego Jana Pawła II. Chciałam nawiązać do nominacji Jana Pawła II właśnie Józefa Ratzingera, który ustanowił go prefektem Kongregacji Nauki i Wiary w 1981 roku. W jaki sposób Ratzinger zarządzał tą instytucją? Co zmienił w niej? Co możemy o tym powiedzieć? To jest też bardzo interesujące i ciekawe pytanie, bo jak wszyscy doskonale wiemy, on tą funkcję pełnił bodajże przez 25 lat, czyli przez naprawdę duży okres czasu. Możemy powiedzieć, że to jest pontyfikat. Tak, możemy powiedzieć, że to jest pontyfikat. Mi zapadło kilka informacji, które uważam, że warto przypomnieć, jeśli chodzi o ten czas sprawowania funkcji właśnie przewodniczącego Kongregacji Nauki i Wiary. Mianowicie w tym też okresie, to był chyba początek lat 2000, bodajże 99 rok, ukazuje się taka instrukcja, która odnosi się do obecności świeckich i współpracy i roli kapłana w posłudze. W tym dokumencie kongregacja przypomina pewne dokumenty odnoszące się do Soboru Watykańskiego II, ale również do pontyfikatu Jana Pawła II, ale pokazuje znaczenie roli świeckich w Kościele w kwestii ewangelizacyjnej, ale też bardzo mocno podkreśla rolę i znaczenie kapłanów i życia duchowego kapłańskiego. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że wtedy były dość
liczne głosy skierowane do Watykanu w kwestii mieszania pewnych ról, które towarzyszyły w tym właśnie początku lat 90. I ten dokument to uporządkował i w pewien sposób usystematyzował. No działalność, tak jak powiedzieliśmy, 25 lat jest dość duży, ale myślę, że to też jest istotne, że w tym okresie było ogłoszenie trzeciej tajemnicy fatimskiej, czyli odsłonienie kolejnych kwestii związanych z duchowością maryjną, która dla samego papieża Jana Pawła II była bardzo ważna i istotna, bo wiązała się oczywiście z pogłębieniem tej duchowości maryjnej, do której Jan Paweł II był przywiązany. Więc moim zdaniem to są elementy, które warto przypominać i do których warto również nawiązywać w pewien sposób poprzez perspektywę dzisiejszej obecności świeckich i pewnej maryjności w życiu Kościoła. Ja bym się skupił na jednym elemencie związanym z przywołanym tutaj przez Kamila Soborem Watykańskim II, bo ojciec święty Benedykt, kardynał wcześniej Ratzinger, jako przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, bardzo mocno również definiował i mówił o znaczeniu Soboru Watykańskiego II, ale wskazując na coś, co nazywamy hermeneutyką ciągłości, czyli Sobór Watykański II nie zaistniałby, gdyby nie Sobór Watykański I, gdyby nie Sobór Trydencki, czyli upatrywał rolę, znaczenie i miejsce Soboru Watykańskiego II w ciągłości historii Kościoła od czasów Chrystusa i apostołów, aż po dzień dzisiejszy. Było to na tyle i polemiczne, ale i porządkujące w stosunku niektórych środowisk i grup, które traktowały, jakby wyłączały Sobór Watykański II jako coś o charakterze rewolucyjnym, jedynym w swoim rodzaju i stojącym czasami w kontrze w stosunku do poprzednich soborów. I pod tym względem kardynał Ratzinger i Benedykt XVI bardzo czytelnie to porządkował i wskazywał na pewien porządek historii, dziejów Kościoła, również nauczanie, że jedno z drugiego również wynika, jest powiązane i nie należy tego traktować w sposób taki wyłączający, czy wręcz antagonizujący znaczenia tego soboru w stosunku do wcześniejszych, tego typu ważnych, istotnych wydarzeń w historii Kościoła. Też myślę, tu całkowita zgoda co do tej hermeneutyki ciągłości. To jest bardzo też ważny klucz do Benedykta XVI, czy wcześniej Ratzingera. Bo mówimy, w opinii publicznej taki jest przekaz, że to był konserwatysta. Tymczasem właśnie to jest, wydaje mi się, klucz do postaci. Kolejny, oprócz tego spojrzenia na prawdę, klucz, którym na niego powinniśmy patrzeć, że to nie, żaden czas nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Czas jest częścią historii, która jest linią, wielką, dłużą linią. Stąd na przykład jako papież, już przepraszam, wybiegam w tym pytaniu, tutaj może w odpowiedzi, tak chętnie nawiązywał do ojców Kościoła. Cała te jego katechezy nawiązujące do ojców Kościoła, jego dokumenty, które tak chętnie odwoływały się zarówno do dokumentów soborowych, jak i do głosów gdzieś tam z bardzo głębokiej przeszłości. Więc to był człowiek, teraz wracam, to był człowiek, który jako prefekt, jako stróż czystości doktryny, pilnował jednego. Nie odchodźmy ani na lewo, ani na prawo. Mamy iść tą drogą zasadniczą. Kościół ma kroczyć do przodu jasną, wytyczoną drogą. Natomiast tu się zderzał i jako na tamtym stanowisku, i później jako głowa Kościoła z takimi trendami, które widziały tylko jedną stronę tej barykady, że się tak wyrażę, czyli nawoływano do to, co dziś nazywamy drogą soborową Kościoła w Niemczech, ale to nie jest zjawisko jakieś nowe, to są, przecież on się już w 60-tych latach jako teolog zderzył z bardzo permisywnymi nurtami w Kościele, z którymi polemizował i tu jego pewne rozejścia gdzieś się trzeba odnotować z redakcją Concilium, którą współtworzył przecież, gdzie właśnie taki zarzut właśnie odchylania Kościoła w jedną tylko stronę. Natomiast on widział piękno całości nauczania kościelnego i jednocześnie jako
taki nazwany konserwatysta jako papież, bardzo było mu po drodze z drogą neokatechumenalną, którą tam popierał. To ja bym, jeżeli, jaki był wpływ, a z drugiej strony, jeszcze wracając do klucza tutaj, to był bardzo, kiedy był prefektem Jana Pawła II, ale też wiele dokumentów papieskich współtworzył, pisał właściwie. Był to człowiek o bardzo mocnej osobowości. Czyli taki, nawet pamiętam, no dzisiaj to już może będzie niemodne i takie obrazoburcze, co powiem, ale nawet mówiono, że taki wicepapież. Pamiętam z dawnych bardzo czasów taki anegdotę, którą miał sam Jan Paweł II rozpowszechniać, kiedy przynoszono mu różne tam jakieś właśnie sprawy do rozstrzygnięcia, jakieś trudne decyzje. Ja to bym się może nawet i zgodził, ale jak się o tym dowie Ratzinger, to będzie afera. Więc no, to był wtedy silny człowiek po prostu, jako ten stróż Kościoła. A jak byśmy mogli go określić, jaki był jako teolog, jako biskup, kardynał, a później jako papież? Właśnie, czy to jego nauczanie, jego opinie się zmieniły, jego osoba? Czy właśnie on był jednolity, a to czasy się zmieniały? Jak moglibyśmy powiedzieć? Moim zdaniem, jeśli popatrzymy na ten taki wymiar duchowy, to on w pewnych kwestiach pozostawał niezmienny. Ale o ten dokument, o którym mówiłem, to pokazuje, że Benedykt XVI potrafi dostosować się do czasów, w których pełnił posługę na każdym etapie swojego życia. On, jeśli popatrzymy na dokument Caritas in Veritate, odnosi się zarówno do kwestii, które w tym czasie, społecznych, które w tym czasie obowiązywały, między innymi do kwestii wyzyskiwania osób jako taniej siły roboczej, odnosi się do globalizacji, odnosi się do ekologii, odnosi się w dalszym ciągu do obrony życia od samego poczęcia, bo porusza te kwestie. Porusza również kwestie związane z źródłami, które są odnawialne, jeśli chodzi o ekologię. Więc to pokazuje, że jest osobą, która dostrzega współczesne problemy i podejmuje konkretne decyzje i podejmuje również decyzje o głoszeniu czy ogłoszeniu dokumentów społecznych, które mają ułatwić wierzącym czy wiernym analizę tych kwestii. No i zwróćmy jeszcze na pewną kwestię uwagę, mianowicie Benedykt XVI jest papieżem, który zakłada konto na Twitterze, czyli jest osobą, która chce być osobą medialną, która chce mieć kontakt ze światem mimo swojego dość, no, powiedzmy, silnego wieku i funkcjonowania, w jakim obejmuje Stolicę Apostolską. Więc moim zdaniem jest papieżem, który, czy był papieżem, który w kwestiach właśnie wiary pozostawał wierny temu, czego uczył od samego początku, a natomiast jeśli chodzi o posługę taką, o analizę świata zewnętrznego, społecznego, potrafił reagować na jego wyzwania i dość też, myślę, że tak intensywnie i mocno akcentować obecność nauczania Kościoła. Mhm. W takim powiedzeniu, że dostosowywał się do świata, jest pewne takie ryzyko tutaj, bo to można różnie interpretować, ale myślę, że w tym znaczeniu, to zresztą tak padło, że on bardzo odważnie właśnie nie dostosowywał się do świata i do współczesnych trendów, tylko pokazywał, że Kościół wobec tych współczesnych wyzwań, problemów ma swoją odpowiedź i to jest odpowiedź głęboko zakorzeniona w tym, co głosił Jezus Chrystus i Kościół przez 2000 lat. Co jest też znamienne, że jak sobie zerkniemy do piśmiennictwa Józefa Ratzingera sprzed nawet kilkudziesięciu lat, to mam taką już pożółkłą książkę sprzed kilku dekad, ale kiedy to czytamy, to okazuje się, że to są rzeczy, które są również bardzo aktualne we współczesnym świecie. I Benedykt XVI nie obawiał się mówić o rzeczach, które
niektórzy chcieliby zakrzyczeć, zamilczeć, chociażby związane z dyktaturą relatywizmu, tak? On bardzo precyzyjnie nazywał pewne rzeczy związane z tym, jakim zagrożeniem jest dyktatura relatywizmu, jakim zagrożeniem jest dla człowieka, dla antropologii, dla również demokracji i społeczeństwa. Również nie uciekał od tematów związanych z czymś, co możemy nazwać sferą teologii seksualności, związane z dzisiejszym ideologicznymi pułapkami związanymi chociażby z tymi teoriami gender. Papież bardzo precyzyjnie już przed laty to nazywał, definiował i przed tym przestrzegał. Ale przestrzegał przed tym i mówił głośno, głosił prawdę, korzystając oczywiście ze współczesnych wszystkich możliwych kanałów i metod takim, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. I tutaj postawimy kropkę. Jezu, kocham Ciebie. Tak właśnie miały brzmieć ostatnie słowa papieża emeryta. Przypomnijmy, że pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się 5 stycznia. Msza pogrzebowa odprawiona zostanie na placu Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka, po czym papież emeryt pochowany zostanie w grotach watykańskich. Dziękuję bardzo za rozmowę i pamiętajmy też w naszych modlitwach o papieżu Benedykcie XVI. Szczęść Boże, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękujemy.